Dzień dobry, cześć. Witamy was wszystkich na kanale Archeolog Hi-Fi i dzisiaj będziemy oglądać sobie... Tak? No, będziemy oglądać sobie, będziemy oglądać, tak jest. Będziemy oglądać sobie katalog Technicsa. Przerwałem po chamsku. Dobra, rocznik 87-88, nie? Tak jest, tak jest, tak jest. Układeczka widać jaka jest. Technics Hi-Fi, więc myślę, że nie będzie telewizorów tutaj. Bogu dzięki. Lub Bogom dzięki, jak to woli. To kto wierzy jego sprawa? No co, zaprosimy jeszcze na audiazyl. Myślę, że tam parę z tych rzeczy tutaj Romek pokazywał. No raczej nie kolumny, ale na pewno takie sprzęty typu wzmacniacz, kaseciak, CD jakieś się znajdzie. A my co? Idziemy dalej. Matsushita. Idzie. Pan Matsushita. To nie jest po niemiecku. Jak ktoś pisał, że powinniśmy się uczyć niemieckiego. Obawiam się, że jestem za stary na ten język. A bardzo. No, ja już kiedyś mówiłem, że co by było, gdyby katalog był po japońsku. Wtedy to już w ogóle słabo. Przekichane jednym słowem. No zobacz, jak ładnie. Panasonic Technics. A na środku co mamy? Też Panasonica czerwonego. A to chyba jest w Niemczech. Widzisz? Tak, bo widzę Golfa dwójkę na parkingu i... Dwójka, więcej dwójki. Polo mamy. Nie, już myślałem, że duży Fiat tu stoi. No to wygląda tak. Może to jakieś chyba stare Volvo, Grzesiek. Obok co tu mamy? No nie wiem co to jest. Wygląda na Scirocco, ale to nie jest Scirocco. Dlaczego? Jakiś. Ta szelka nie będzie niestety. O, Fordziki. Polówka czy Ford? MK1 Fiesta. Nie, to jest Ford Fiesta, to jest Fiesta, to Fiesta. Jest Fiesta. Ja mam takiego, przejechałem po własnym kierunkowskazie, bo na wybojach. Wypadł z racji. Znaczy wypadł do przodu. Tak, z racji wysokiej klasy blacharki w tym samochodzie i dobrej obsługi i dbania przez poprzednich właścicieli. Udało mi się tego niecnego czynu dokować. Pochować. Dobrze, tutaj co mamy? 25-lecie Panasonic Deutschland. Każdy Deutschland sobie przeczyta. Tutaj już raczej mamy Matsushita jako centrum w Japonii, tak? Osaka. No tu już wygląda to kozacko. Tak, zacny budynek, jak jakieś centrum zarządzania flotą kosmiczną co najmniej to wygląda. No, to trzeba oddać, mają rozmach. I tutaj słowo możecie sobie włożyć, jak chcecie. Co, urodzonym w 1918, czy mówimy to o Matsushicie? Nie, to mówimy o korporacji, więc tutaj są parametry korporacji. Nacional Quasar. Ciekawe, co to jest marka Quasar. Spotkałeś się z tym cholerstwem? Nie, ale to brzmi jak nazwa tych bucików do sypialni. Nie spotkałem się z tym. A trzeba będzie posłuchać tego kiedyś. Klasa AA, to jest piękne. Bo to jest klasa AB, tylko nazywa się AA, bo jest w jednej obudowie. Tak, no to taka klasa, to jest taka klasa Technicsa, to Technics ma taką swoją klasę. No tak, to jest AA. Po to, żeby właśnie ładnie wyglądało tutaj, natomiast no, klasa AB po prostu tylko nazwane jako AA. Wiadomo, przy wyszukiwaniu podwójne A będzie wcześniej, czy cokolwiek takiego. Tutaj w obudowach po prostu połączone. I to wszystko. Nic, ale ja pamiętam, że połowa, wiesz, lat 90. Połowa lat 90. mój kolega sprawił sobie, po prostu stwierdził, że nie idzie na studia chromolito i poszedł do pracy. No, czy na tym lepiej wyszedł, czy gorzej? Z perspektywy lat widzę, że całkiem dobrze. I sprawił sobie właśnie taki cały zestaw Technicsa i on był klasa A. I wiesz, ja przychodziłem do niego, on mi to wszystko pokazywał, kręcił, to się wyświetlało. No pamiętam, byłem pod wrażeniem tego jako młody człowiek. Klasa AA. No tutaj jest całkiem ładnie. Tu jest całkiem ładnie, powiem ci. No katalogowo mi to by chodziło. Przepraszam, łyżka kawki sobie wziąłem. Na kawkę? No tak, ja po kawie idę spać, więc. Ja mam sok jabłkowy, także. Też dobrze, na propsie. Aż trzymasz ten sok. Okej, okay. Tutaj zaczynamy jechać. Z samymi jabłkami. Z samymi jabłkami, z gruszkami. No dobra, tutaj... Wykluczone, że jeszcze gdzieś autem pojadę dzisiaj, no. Czyli tutaj nadal mam jakieś wprowadzenie, jakieś rysunki techniczne.
dotyczące tutaj mechanizmu blasera, jakie były stosowane. Drodzy widzowie, no co to dużo mówić? Reklama dźwignią handlu. Nie wszystko, co tutaj jest prawdziwe, jest napisane, ale jest napisane i gdzieś tam z tyłu główki u nas zawsze tam zakołacze, nawet tutaj podświadomie ilość tych wychyłów może do niektórych tutaj przemówić. Jest takim zajebista. Tak, ta konsola jest świetna, ta no. konsola jest świetna. No ale to też Technics, myślę, że właśnie, nie, żeby to źle nie zabrzmiało, Grzegorzu, bo ty jesteś wiele lat młodszy ode mnie, ale chciałbym powiedzieć, w naszym pokoleniu ma takie swoje miejsce w sercu, prawda? Przynajmniej jeszcze w moim. U mnie też, tak, 90. lata. Ale a jeszcze, wiesz, lata 80. Będąc młodym człowiekiem, no jeszcze młodszym niż w latach 90., no to właśnie z tych zachodnich marek jako dzieciak to znałem tylko Technicsa. No, więc to tak, bo taki wyznacznik. High-end. Tutaj ładnie wchodził po prostu na rynek, na którym z innymi producentami bym miał problem, na przykład z Panasonicem, albo Sansuya, albo z Kenwoodem, no tych marek było sporo, a tutaj jednak pchali się w to. Tutaj nie wiem, po cholerę ci przekrój, czy też ewentualnie nawet taka stabilizacja napędu CD. No ale no, puch, no mają rozmach, nie? Bo to taki przedsmak tego, co nas czeka na stronie obok. Też jeszcze wybór funkcji, taki jog, active jog to się chyba nazywało. To jest model SLP1200. Na pewno cholernie drogi CD. No tak, gdzieś 3-4 tysiące w tej chwili. A zobaczcie, są jakieś w ogóle. Zobaczcie, są jakieś. FF1, czyli tutaj jest wybieranie. Znaczy, jest w podobnym okresie CD-ki można znaleźć, ale niekoniecznie tak okazały. Wszystko mechaniczne, tutaj to mnie bardzo zastanawia, Darku. Bo tutaj widać, masz przetworniki oddzielne, lewy, prawy kanał. Klasa AA. Przetrzymywanie próbek, czyli pewnie 0,1. I dopiero wzmocnienie, czyli zapraszam. Nic sensownego, ale znowuż tą klasę AA tutaj wpieprzyli. To też, żeby ktoś zacieszał. Co? Wiesz co, coś ci powiem, no, że ci przerwę. Właśnie znalazłem i zastanawia mnie na Hi-Fi Sharpu, nie? Ale o co? Mówię o cenach. No. We Włoszech, albo w Irlandii. Technik SLP 1200 w przeliczeniu na złotówki 12 899 zł. No to by się zgadzało. To jesteś no, bliżej tego, co ja myślałem o tym. W Kanadzie 1700 dolarów, w Wielkiej Brytanii 1500 funtów. Jest też na polskim jakimś portalu aukcyjnym za niecałe 4000 zł. I wszystkie są z pilotami. Zastanawiający rozrzut cen, tak? Proszę, nawet na eBay jest za 450 euro, ale to podejrzewam już do serwisu. No ciekawe, no, ciekawe. Na gwarancji prawie 7000 zł. No, tak, ale widzisz, to jest marketing, on jest inny pod względem wyglądu. Mi się to zajebiście podoba, tak? Nóżki na propsie, wszystko na propsie. Ale to się niczym nie różni, powiedzmy, myślę, od takiego silika zwykłego. Poza tym właśnie, że o, od góry ładujesz, o, tutaj takie coś, no. Drodzy koledzy, no to i ty, Darku. Może najpierw ty, Darku. Jeśli oni by mieli tłuc do każdego silika inny mechanizm, to wierz mi, no, byś się zastanawiał, czy kupił nowy samochód, czy takie CD, nawet teraz. No oczywiście, koszty tego byłyby niewspółmierne do ówczesnych kosztów tego sprzętu, który wtedy i tak był drogi, tak? Tutaj bo to nadal, jest... nadal był... No, proszę mów. CD, bo to jest 8788, więc to jest nadal początek ery CD. Znaczy, no już tak 3-4 lata, ale to tutaj jest Studio Quality. No, a które, no właśnie. No Studio Quality. Większość normalnych CD, no owszem, miałem w rękach parę Sanio, parę Akai, one... być może tutaj jeszcze powiem, że to były stare Akai, stare Sanio i one grały naprawdę obrzydliwie. Ale tutaj być może już wpłynęło na to jakość samej elektroniki w tych urządzeniach. Natomiast tutaj nawet Romek na Audiozylu robił ostatnio test i to... dużej różnicy nie robi, no bity są te same na płytach, niestety. Taka prawda, no to są 0 i 1. Jest to tak jak jakiś napęd, układ cyfrowo-analogowy. Te 0 i 1 na odpowiednie impulsy prądowe zamienione później zusammen, tak się mówi, tak? W impulsy prądowe przetworzy. To jest cała
że tak powiem, logika tych urządzeń, no to jest po prostu gramofon, tylko mamy mniej błędu, bo same zera jedynki, owszem, one są jeszcze przy odczycie Darkmu, bo jak masz czterokrotny czy tam ośmiokrotny oversampling, no to tak w skrócie, bardzo uproszczony sposób można powiedzieć, że to jest, szczytuje daną ścieżkę na płycie, która jest malutka, bo to laser, tak? 4 razy i dopiero wyciąga z tego średnią i po tym zabiegu masz już dźwięk wyjściowy. Och, tak w skrócie. Tutaj mamy CD. Poza tym, że jest klasa AA, która już powiedzieliśmy wcześniej, dupa, a nie klasa AA, tak? Ewentualnie jakaś tam integracja, integracja części. No to był marketing, w dużej mierze, znaczy chyba w zasadniczej mierze to był marketing. No, cholernie ładny CD, tak szczerze. A to jest tak. To swoją drogą, tak? Przyciski programatora. No tutaj bym się zachwycił nawet przede wszystkim... No dobra, nawet tutaj masz wskaźnik. Ojej, jak słodko. Wskaźnik poziomu wyjścia. Tak. Więc całkiem zajebiście. No ten wyświetlacz tutaj ten... Nie wiem dlaczego ja to kojarzę jako jakiś jog po angielsku to się nazywało, ale no powiedzmy tutaj właśnie... Przewijanie było na gałce zrobione, zamiast zrobić po ludzku przycisk, który de facto chyba jest na dole, to miałeś jeszcze tutaj właśnie gałeczkę. Mocniej przesunąłeś, tym to mocniej ci szukało. Tak, przesuwało. Tak. No, Im słabiej, tym tak, słabiej. No. Tutaj jeszcze jakieś lustereczko, czy też lasy podświetlające, żeby nie było lipy, żeby były Gwiezdne Wojny, Star Trek, inne tego typu seriale w jednym, ale no... Pewnie gra to dobrze, no jak większość CD, jak 99% CD na rynku gra to po prostu dobrze. Ale jest ładne. Ładne cholestwo, ciekawe ile waży. Pewnie nie podali tego. To jest jeszcze ta seria Technicsa tutaj widzi z tym, tutaj z tym przypadku, nie wiem jak było, czy to we wszystkim dawali, bo ja wiem na przykład, że w niektórych magnetofonach Technicsa, ja tutaj obok siebie mam chyba B18 i ten przycisk grzechu, on był wymienny. Albo Które? Mogłeś mieć przycisk w kolorze Power tutaj z lewej, tak? I on był wymienny, albo był plastikowy w kolorze właśnie tym takiego brunatny Technics, tak? Brunatny mundurek, albo właśnie miałeś go srebrnego, takiego metalicznego. Brązowy. Te przyciski były wymieniane, tak. One były wymienne, one nawet jako... Nie wiem właśnie, czy to we wszystkich sprzętach pakowali, ale wiem, że w niektórych właśnie kupując sobie taki sprzęcik, miałeś w kartonie przycisk na wymianę. No to co? Następnego tłuczemy, czyli model niższy, również CD. No w zasadzie tutaj myślę, Darku, długo nie zostaniemy. Bo co możemy? Widzowie, myślę, jeśli oglądają, to widzą. Czekajmy, nie będziemy to dyskryminować. Włącznik, regulacja słuchawek, tego nie wszystkie CD mają. Nie wszystkie odtwarzacze płyt kompaktowych mają regulowane wyjścia. Kasyciaki zresztą też. No wzmacniasz chyba ten wyświetlacz, ten sam co powyżej nam się trafił. Czyli również jog. No w zasadzie się byłby dużo tańszy ten 720 niż 1000, to brałbym nawet tą 720. Prawda? Była srebrna. Zgadza się. Mnie tylko przy tej 1000 jeszcze zastanawia jedno, Brzesiek. Tak? Czy tam nie masz wybór kanału? Nie wiem, w gruncie rzeczy... Autopauza, autosource. Widzisz? Bo tutaj nie, no słuchawek jest chyba. Lewy kanał wyświetlany. Nie, tu masz rzeczywiście phone. Tu masz po Ale nie, słuchawek. Bo chodzi mi na wyświetlaczu, masz level, tak? I zastanawiam się, czy tutaj nie wybierałeś sobie lewy per kanał, prawy nie, kanał. Nie, tak to jest to poziom tręczy. Właśnie, żeby dostosować na przykład CD do tunera, że przerzucając, nagrywając pomiędzy CD a tunerem, żeby... Bo te wejścia, wyjścia, one miały różną czułość. No taką czułość płynna. Okej. Okay. Układane. Tak myślę. Tutaj w tym wypadku to jest. 1000 ile kosztuje i 720. Jaka to jest różnica w cenie w międzyczasie, a my pójdziemy do następnego. Teraz zobacz. 520 również śliczna. No i znowu już mamy powtórzone, tak? Tylko z paru punktów tutaj wyciętych, myślę, że to sobie sami porównacie, bo szkoda waszego czasu na to, żeby
każdy guzik z osobna tutaj omawiać. Jest programowanie, jest taki, de facto tutaj jest raczej Daxony, bo ten wyświetlacz tutaj na przykład on jest charakterystyczny dla odtwarzaczy CD marki Sony. Więc wcale by mnie nie było, jakby tutaj jakiś przetwornik cyfrowy nagrałby był Sony. No tutaj widać to wyższe modele od 420, także tutaj już nie mamy tego joysticka przy 420, ale mamy ładnie przeszklone tutaj z lustereczkiem, więc sobie widzimy kawałek płyty, który wiruje tak szybko, że nie widzimy nic. Bardzo ciekawe. No tak, patrzę na te SLP-1000. Mhm. No to, drogie. No to różnie. 1000 funtów lub znalazłem w Czechach, tak? 21,5 tysiąca koron. Nie wiem, jak stoi czeska korona, ci powiem. No to droga, po prostu droga. No na pewno nie tania. Mhm. Wiesz co, tego nawet nie wiem, czy nie mam. U siebie w domu masz go? Być mhm. może? Mhm. Prawdopodobnie? Tak, chyba go nie mam. Nie widziałem. Mhm. Znaczy on jest przy zestawie Duala, po prostu wersja srebrna mi pasowała gabarytowo i kolorystycznie do Duala. Ale właściwie tutaj jeszcze taka ciekawostka, on ma tutaj jeszcze chyba metalową tą krapeczkę, bo późniejsze modele miał już full plastic, fantastic. No i w zasadzie co to jest? Play, stop, wybieranie losowych piosenek do numeru 9 i to wszystko, powtarzanie. Ale co ci więcej potrzebne w CD? Więcej zabawy już w puli. Dokładnie. Więc sorry, tak trochę po macoszemu tutaj. Ojej, widać, że na CD mieli parcie. Bo mam jeszcze 210, czyli jeszcze biedniej. Czyli to samo co poprzednio, natomiast nie mamy programatora. 210, później były chyba z dopiskiem A modele. To już były właśnie takie bardziej plastikowe. Te są jeszcze w miarę dobrze grające. Kolejna funkcja, Jezus, możemy tutaj sprawdzać, co po drodze wycinali. No tutaj inne przyciski zamontowali, ale w sumie już funkcji nie mieli co wycinać pomiędzy tymi dwoma. Więc już wycięli pilota na koniec. Uh-huh. A no tak, pilota nie ma, zgadza się. Więc wersja bez pilocika. A tutaj mamy co? Chyba zmiarkę. Coś mi tu kurczę nie gra. Ile ma płyta CD? No na pewno nie 36 cm, Grzesiek. Zobacz, to jest SLP-J44. O, i takie rzeczy to ja lubię. Nie mam pojęcia na co, znaczy patrzę na CD, tak, no zgodnie z nazwą, Compact Disc Player. I były jakieś większe płyty CD nawet? Hmm. A to nie był laser? No, nie wiem, raczej nie. No jest Compact Disc Player. Aha. Hmm. Jest fajnie. I tu masz też chyba... Nie, to jest timer, powiedzmy, taki analogowy, oprócz minutowego. Jakby ktoś minutek nie miał czytać, to z daleka widzi sobie paseczek, który się skraca. Ciekawe. Tego, co widzę, to jest to Compact Disc. Tak, tutaj ja chyba za mało tej kawy jeszcze wypiłem. Podniesiłem się i wszystko klapło. 360 mm szerokości ma urządzenie. A widzisz, no. I znowu będzie. Ucz się głupku niemieckiego. Tak, wiem. Będę się uczył. Chyba zacznę. Tu niestety mamy same niemieckie sprzęty, więc. Będzie trzeba, Darku, będzie trzeba. Znaczy się, same niemieckie sprzęty, to nie jest tak, że niemieckie sprzęty, mm-hmm. to po prostu katalogi dla nas, tak? Trzeba. A dobrze, następny jakiś angielski przygotuję. To jest nadal okres PRL-u, no i tutaj nie było wypuszczane, może gdzieś tam jakiejś reklamówce Baltony mógł wyskoczyć jakiś technik i to wszystko, natomiast katalogów z całego... Dopiero w latach 90. były. Tak, nikt nie drukował w języku polskim, no to, bo to dla nich mijało się z celem, ponieważ nic by nie zarobili, no. No, tutaj mamy następny, ten ma już 315, więc zmniejszamy rozmiar dla odmiany w tym momencie. Czyli ten najtańszy z tej większej serii to był 210. SLPJ20, małe, kompaktowe, a tutaj już mamy portable. I to bardzo bym chętnie przytulił. Tak, to jest fajna sprawa. To jest fajna sprawa, do tego miałeś zasilacz. O, nawet widzisz. Zasilacz jeden, zasilacz drugi, etui, bat. Nie. No,
baterie, tak, dokładnie, baterie. Tak, na przełomie lat 80. i 90. coś takiego też Hitachi robiło. Było do sprzedania, nie wiem czemu. Wiesz co, bo to był... mi przed nosa jestem zły. Od tamtego czasu. Wiesz co, bo takie rzeczy warto szukać, choćby dlatego, żeby tak ciekawości, to nie wiem jak ty masz czy widzowie, ale ja lubię zestawy sobie tworzyć. I zrobić jakiegoś zestawu mini. No, przykładowo mam zestaw wieżowy Metza. Cały z gramofonem. No masz. Nie było CD, a to CD jakbym położył na tym Metzie, który jest tak samo, taki brązowaby. No piękna rzecz. Podłączyć i słuchać. Więc będę sobie szukał. SLX-P5. Wy nie szukajcie. Nie macie co. Jak ja bym zaczął tworzyć zestawy, no to już po prostu musiałbym się chyba wyprowadzić z mojej pieczary, bo bym nogi nie położył. No, no sam ten ból. Czyli co, teraz na gramofony no przechodzimy. Direct Drive, jak widać. Pełnym ryjkiem, linarka. Ichże wkładki, ichże ramiona. Mhm. T4P oznaczenie. Tutaj nie widać tego, ale T4P. No, jest standardem dla wkładek. Tak, w Technicsie. Mhm. Chyba znaczy, nie, tak, nie tylko Technicsie, tak. Nie tylko Technics, bo T4P. Sanio chyba też z tego korzystał. SL1000MK3, czyli jeszcze w katalogu z 84 pewnie jakąś taką namiastkę tego gramofonu trafimy. No. Zresztą z MK3D jeszcze do tego. Mhm. 16 kg. Hmm. Znaczy wiesz co? On ostatnio nagrywaliśmy jaki katalog? Co to było? Pionier? Coś. Pioniera? Gdzieś był taki gramofon, Sony, nie, mega fajny. Ostatnio żeśmy Sony oglądali. Tak, Sony, a tutaj... Sony. Pewnie to jest cholernie drogie. Bo jest, prawda? Ale było coś takiego. Było, aczkolwiek no tutaj nie robi takiego wrażenia to. Owszem, fajnie, sekcja zasilania jest w ogóle odsunięta od samego gramofonu. Czyli tutaj to ustrojstwo całe do sterowania, panel. Reszta jest prześliczna, ale to ramię jest takie no... Pewnie zajebiste i drogie, ale no mi tak jakoś nie robi. Wiesz o co mi chodzi? No wiem, wiem, rozumiem. No, trochę tam detom wali. Przepraszam, jak kogoś obraziłem. Może sprawić cenę, ale pewnie będzie zajebiście droga. SL1000MK3D. Tak, tak, już sprawdzam. Od 5 tak, do 100. Swoją drogą ten gramofon, z tego co pamiętam, to był tłuczony chyba od początku, znaczy się tłuczony, to takie pokrętliwe. Gramofon jest świetny, z całą pewnością, nie? Mhm. Robiony był od początku lat 80., a cena za... O, proszę, jest, Grześku, jest. 12 000 dolarów. To jednak drogie to ramię jest. Jednak drogi jest, tak. Jednak na zdjęciu wygląda chyba gorzej. No okej. Okay. No dobra, czyli za to już byś mógł sobie kupić jakiś w miarę sensowny 3-letni samochód. No z pewnością. Dla wybranych. Nie wiem, czy bym się pokusił. Tutaj już bym się prędzej pokusił o któryś z tych gramofonów, pewnie równie drogich. MA1, bo to jest inna seria, więc to nie jest niższy model. Piękny. Coś tutaj możemy wyczytać ciekawego? Nic o wadze, no ale jest pięknie. Tu jest pięknie. Chociaż ten SLM1 mi się bardziej podoba, bo wolę te klasyczne ramiona w kształcie litery S. Też Direct Drive, czyli na kwarcu wszystko. To jest gramofon, wkładacz płyty. To jest tak jak CD trochę. Czyli wkładasz płytę, odtwarzasz, słuchasz. Nie bawisz się w tym, chyba że jesteś DJ-em. Ale jeśli jesteś DJ-em, to szukasz tego. No. SL1200, 1210 MK2. Nie, chyba, bo jeszcze MK3 wersja. No nie są jakieś cholernie drogie chyba gramofony. Nie. Podejrzewam, że to jest kwestia tak, no może około 2000 zł. Tutaj masz jeszcze na przykład dokładki MC przystawkę. Ciekawe. No, ale to jest legenda, tak? No, możemy się przyjrzeć. Właśnie zastanawiał, po cholerę jest to druga lampka. Bo stroboskop masz tutaj. Tak. A to po co? No ten gramofon chyba jest tak używany przez DJ właśnie z tego, że ten pitch też masz taki dość
płynny na suwaczku, tak? Mogłeś zasuwać troszeczkę. No i przede wszystkim niezawodność tego urządzenia. Ono jest produkowane chyba nadal. To też prawda jest taka, żeby poznać wszystkie te funkcje, jeżeli nie obcował człowiek z danym sprzętem, a z 99,9% sprzętów jednak żeśmy nie obcowali, no bo no tego jest... są dziesiątki tysięcy. Tak, a niestety jest, no, nie mam 15 tysięcy dolarów czy euro, żeby kupić gramofon, żeby... Ale zrobić... nawet już pomijając to, tego sprzętu jest tyle, że możemy się wypowiedzieć na temat tego czegoś, co żeśmy mieli, co żeśmy używali, natomiast tego jeszcze nie ma, to co by się przydało? By się przydały takie katalogi docelowe, tak? Gramofon, powiedzmy SL1210 Mark II, cały katalog, i wtedy by człowiek wiedział, co tam jest grane, bo tutaj jest ten opis, tak, to możemy zobaczyć sobie zdjęcie, jakiś taki naprawdę parametry, tak, ewentualnie opis, coś tam. I to wszystko. I to ale wszystko. Zobacz, tutaj to 1210 już miałem na przystawkę, na ramię czyszczące jeszcze miejsce, tak spojrzałem sobie ogólnie. Tu masz możliwość, albo to jest na single po prostu i ja pierdolę znowu głupoty. I pewnie tak jest. I to jest po prostu kółeczko na single. No, ale w tym miejscu się ramię czyszczącą. No Boże, można sobie kupić szczoteczkę antystatyczną za parę dziesiąt złotych i też sobie poczyścić. Nie? Tak jest. No tutaj też kwarcówki, ale takie już proste. One nie są jakieś wybitnie. Znaczy, wybitnie tkanie też nie są. To trzeba też na to zwrócić uwagę, ale tutaj takie typowe lata 80. bym powiedział. No. Panel od góry, pitch jeszcze tutaj. Roboskop chyba jest w tym miejscu, na tym panelu umieszczony, więc bardzo fajnie. Ale że jest, owszem, jest gładki, ale stroboskop masz tutaj. W tym okienku na środku, które teraz już ledwo co widać. No chyba też w poprzednim katalogu Technicsa były takie te właśnie numery z tym okienkiem, jak pamiętam, na środku, czy tam lekko z boku, no tutaj de facto to nie jest. Idziemy dalej, dalej jest prościej, ale nadal na kwarcu, więc dalej... Tłuczony jest Direct Drive, jaka jakiś paskowiec będzie. Myślę, że będzie na samym końcu. Też ogólnie ładna rzecz, no bo służy do tego, do czego służy gramofon, tak? Ja z gramofonów Technicsa, nie wiem, czy nie miałem, nie 1200, ale 1100 chyba model, ale to jak trafię mnie na niego w katalogu, to wtedy się wypowiem. Znaczy powiem to tak, nie licząc problemów, jakie miałem z tym gramofonem, żeby utrzymał obroty, on był bez kwarcu jeszcze chyba, To był piękny gramofon. Wkładki Technicsa de facto mam. Trzymam jeszcze wkładkę Technicsa, bo uważam te wkładki za dużo lepsze od Shure'a. Nie te T4P, tylko te zwykłe wkładeczki, tak? A propos wkładek, jak już jesteśmy przy wkładkach, to z wkładki bardzo blisko do igły. Wyczyściłem dzisiaj sobie swoją igłę, kupiłem sobie żel. Ty wiesz, jak ile mi kurzu ściągnął? Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tyle mam kurzu na igle, Grzesiek. O, czyli reklamujemy żel. No. Do ściągania kurzu z igły. No ten kurz chyba będzie cały czas ci towarzyszył na igle, na płycie, na wszystkim. Okay. No właśnie i później ci przyślę zdjęcie, zobaczyć, jak tego zeszło. Byłem zdziwiony, że tak zbieram. No, tutaj ostatni, to taki... najtańszy, kwarcowy Direct Drive, tak? Myślę, tak, Direct Drive. Tak. No tu już naprawdę prosto, to tam chce wybór prędkości. Start, stop, czy też sam stop. Bez kwarcu, albo tutaj, nie, albo w tym miejscu jest kwarc, czego nie pokazali, znaczy już stroboskop, przepraszam, albo po prostu zaślepka już po prostu bezczelnie zrobiona w tym miejscu, żeby można było, myślę, że tak jest, po prostu tam jest zaślepione tak, to miejsce. Tak, bo tutaj można dodać, tak, stroboskop. Tak, więc najbiedniejszy tutaj Direct Drive to jest SLDD20. Najbiedniejszy, tak ładnie. Ale jak kwarcy jest, to w sumie po co tykać. Tutaj mamy co? Półautomat, tak? Pełen automat. Vol Automatic ma pełen automat. Nie wiem, czy to jest na Direct Drive już, czy raczej paskowy gramofon, ale to też ładna rzecz. Takie gramofony tak jak sam mogą się podobać. Następny, znowuż okrojone te parę funkcji. Czy też wybór prędkości, czy przesunięcie. No, usunięto tutaj powiedzmy jakieś... Ciężko określić co de facto. Jedną funkcję i tak w zasadzie przyglądając się pierwszemu i ostatniemu można zobaczyć, jak to wszystko szło. No to chyba będzie już najtańszy.
jest typowo paskowiec, bez stroboskopu, no myślę, że do 200 zł się wyhaczy coś takiego. Pewnie bez kładki, bo ktoś zakosił. Po drodze, tu już jest ciekawiej troszeczkę z gramofonami. Czyli co, kwarcowy linearny, to miłośnicy tych sprzętów. Dwa modele SL, L3 i L1. Ten pierwszy jest kwarcowy i to by była taka różnica, plus ewentualnie jakiś programator tutaj widzę. Za dużo tych przycisków, Darku, jest. No trochę jest. Nawet kto lubi właśnie taką gałkologię, to jest jak najbardziej dla niego, nie? Dokładnie tak, a najtańszy sterowany na front panelu, ten to już tak trochę, no, żeby nie powiedzieć, tandetą zajeżdża. Taki trochę biedny. Ale jest automat. Biedny, bo pewnie i tańszy, no. Mhm. Chociaż tutaj mamy L20, SL, to chyba były jakieś mniejsze. Tak, to były inne rozmiary po prostu, więc też znowu zaczynamy od najwyższego modelu. No tak, 315 to na tym dałem pupy no wcześniej. No właśnie. Tutaj jakiś wyświetlacz jest w tym środkowym, też ciekawe. Może jakieś programowanie utworu tutaj jest, bo były gramofony, przecież Sharpa nawet. O, tutaj masz rzeczywiście w tym pierwszym, jest do 8 utworów, można zaprogramować sobie po prostu kolejność odtwarzania pewnie. Ciekawe. No i co? To by było na tyle. Tu już ciekawi, bo zestawy zrób to sam. SP10. Czyli do tego jeszcze musiałeś gdzieś umieścić sobie ramię. Najlepiej na dodatkowej podstawie. No. Znaczy sam pomysł, powiem ci, mi się bardzo podoba. Umieszczenia tak sekcji zasilania. Dodatkowe podstawy pod ramię właśnie. No zaraz zobaczymy, podejrzewam. Tu mamy same łódki de facto. No, jest ładnie z tymi łódeczkami, nie powiem. No i ramiona, ale zestawu do montażu nie widzę. No, tutaj już jest po prostu przegięcie. Jest ładnie. Tu widać, że jest drogo, może tak powiem. EP1000, w zasadzie to jest gramofon. Tu jeszcze dobrze równo obracać płytą i to jest wszystko, co potrzebujemy w gramofonie, niestety. No z jednej strony tak, a z drugiej strony takie właśnie kwestie jak ramię, to wyważenie, antyskiting, to wszystko jednak wymagało dość dużej precyzji obróbki tego i także to dlatego to nie są często rzeczy takie ramienia tanie. A tu już co mamy? Magnetofoniki? Tak, tu mamy przekrój już przez napęd tegoż magnetofoniku, projekcie ładny. Cyfrowy, no komputerowa zrobiona grafika i już wykonanie na żywo tegoż chyba elementu magnetofonu. No, takie rzeczy właśnie cieszą. Tak, kółka jakby z brązu. Mhm, jest ładnie. Ciekawe, HX Pro, Dolby BC i DBX, czyli wszystko w jednym. O, takie rzeczy. HX Pro, czyli podbicie tych wysokich częstotliwości, ktoś tam pisał, prawda? Widzisz? Tutaj pewnie ta część żółta to jest właśnie to, co robi HX Pro, podbija tam od 5 do 20 tysięcy herców. Pasmo. Dynamikę, jak to woli, w sumie, pasmo. Dynamikę no wysokiej. Tu masz komplet głowic do 3 głowicowca, tak? Kasująca, nagrywające i odtwarzające ładnie. Oczywiście klasa AA musi być, bo to jest Technics. I zaczynamy od dziwo od najmocniejszego modelu z tego rocznika. 905, tak? Tak, tylko 905, dobra. To zobaczysz następny, to się dziwi, że ten jest najmocniejszy. 905. No co, 3-głowicowy system, DBX, Dolby BC, HX Pro. To jest wszystko, wielki wyświetlacz. Balans, regulacja wejścia na oddzielne gałce, kalibracja, dodatkowy bias. No, czego tu nie ma? No, w zasadzie wszystko jest, co jest potrzebne do dobrze nagranej kasety, żeby mieć
dobrze nagraną kasetę. Prawisz, masz fajnie kalibrację dla lewego i prawego kanału, masz przy nagrywaniu. Kalibrację. Balans i wejście, więc wszystko masz. Masz kilka gałek, żeby sobie pokręcić. Tak, i to jest fajne. Licznik zwykły. Natomiast wiesz, ja tak się zastanawiam, 905. Zwykły licznik ma, nie elektroniczny? Nie, znaczy nie minutowy, powiedzmy, tak to chciałem. Natomiast powiedz mi, no czemu to jest niższy model? Wiesz co, bo ja podejrzewam, że to jest rocznikowo niższy model, a tamten jest nowszy i dlatego go dali później. Podejrzewam, że ta 905 po prostu rocznikowo jest młodsza, nie? No bo wiesz co... było zobaczyć, kiedy do produkcji weszedł RSB 100, tak? Myślę, że trochę jeszcze starszy jest. Tak, jest troszeczkę starszy. No ale to jest magnetofon, do którego wszyscy miłośnicy magnetofonu się ślinią. Bo ma wszystko, plus piękną kulturę pracy. A widzisz, tutaj masz jeszcze tony testowe, nawet 400 Hz. I cholera wie, bo nie widzę. No i 10 tysięcy trzeba za niego dać, jeśli się pojawi. No. Balans, input level, output level i do tego masz bias, czyli jest gałkologia to samo co tam. Ale właśnie ta różnica pomiędzy nimi to jest taka, że no wyświetlacz troszeczkę jest inny. Na pewno. Tak. Dolby BC, DBX, wszystko jest. Jest Dolby BC? BC, tak. I do tego jeszcze właśnie tu masz te tony, bo tutaj 400 Hz i być może więcej, aczkolwiek nie wiem, żeby sobie ładnie przed nagraniem dostosować ten bias. A tutaj miałeś te tony w tym poprzednim? Chyba nie. No widzisz, czyli tutaj nie było tej funkcji już. Niby pierwszy, aczkolwiek nie jest tak bogaty jak RSB 100. No ale tutaj na wiadomo, każdy to poleca. Romek chyba miał okazję to pomacać ostatnio. Był tam pana, który jest miłośnikiem magnetofonu Technicsa. Ta setka też mu tam się troszeczkę przewinęła. A co, nie trafił mu się jeszcze RSB 100? No chyba tak, żeby kupić to chyba nie za bardzo. No bo mimo wszystko to można porozumiewać z Dragonem już. No też. Tak. RSB 705 3-głowicowy. No jest troszeczkę biedniejszy, ale nadal przepiękny. Właśnie te magnetofony Technicsa mają to w sobie, że są bardzo ładne. Masz tylko bias i masz kalibrację nagrywania. Dolby jest BC. Ale nie ma DBX-a już tutaj w modelu. Więc znowu odcinamy kupon od modelu topowego, do którego wzorniczo to nawiązuje, aczkolwiek nie do końca przypomina. Z daleka może ktoś to pomylić. 605 ta dla odmiany jest z DBX-em już, ale nie ma trzech głowic, więc już jest jako odtwarzacz na pewno super, tak? Natomiast no, mimo wszystko do nagrywania używa się trzech głowicówek. Tak, dokładnie. Nie, mniej pierdzielenia się z dobrym nagraniem poziomu po prostu kasety i w zasadzie to można tyle powiedzieć. Okej. Okay. Teraz będzie tanio. To już widać nawet po tych wyświetlaczach, natomiast tutaj widzę, że autorewersy się zaczynają, więc od góry 505. No tutaj ciężko coś powiedzieć sensownego na ten temat. Licznik cyfrowy, nie ma licznika cyfrowego, tak? Dolby tak, BC. No to są magnetofony, no po prostu to są już. Dolby BC, tak. Tutaj, no właśnie, nie ma czegoś takiego, co by zachwyciło. Jeszcze podniesiłem tamtym CD, ale to przypominam, że jest jakaś inna szuflada, coś. Cudownianki, a tutaj po prostu za mało kawy w żyłach pulsowało. No tutaj nadal mamy mniej. De facto. Nadal mamy Dolby BC. Ale już jest biedniej, tak? Aha. Te przyciski one są mechaniczne nawet. No i tu już mamy tak biedniej, aczkolwiek może być biedniej. Ja czy w tym katalogu na końcu będą jakieś parametry tych magnetofonów, jak to wygląda parametrycznie. A tutaj już mamy bardzo biednie. Stereo kasetek RSB 105 Full Autostop. Pięknie. Dolby B. Dziękuję, do widzenia, światła zgasły. Ale na każdą kieszeń. Oczywiście znaczy, co, no otwarzasz kaset, ale w 1988 roku mieliśmy okazję mieć ten otwarasz kaset, no to byś... Ale... No. Ale to tam właśnie ktoś napisał, bo już nie pamiętam przy okazji jakiegoś katalogu, czytałem właśnie też komentarz swego tam jakiś czas temu, że oczywiście to były bieda sprzęt, ale to były w porównaniu do naszych kosmos.
To oczywiście jest jak najbardziej prawda. No tak? Prawda, tak, no bo de facto nasze magnetofony, jak można by było sobie jeszcze wrócić do tego najtańszego, one kurde nawet nie miały Dolby, czy nie miały? Dolby miały chyba ten... Niektóre, nie wszystkie, bo to licencja. Za daleko się od naszych magnetofonów, bo mam jakieś 3-4 metry, więc aha, już nie dowidzę z tak dalej. No ale no powiedzmy, może tam jeden, dwa modele miały Dolby. Jakieś tam... No myślę, że jakościowo to i tak było lepsze troszeczkę niż nasze, te takie, powiedzmy, tej samej klasy, w cudzysłowie, tej samej klasy na zasadzie, że powiedzmy, to był magnetofon, nie wiem, za $100, a w Polsce był za 100 zł, ja mówię teraz o polski złoty, tak? To była teoretycznie, znaczy no nie w tamtych czasach, w dzisiejszych czasach to była taka sama ilość pieniędzy, w zależności jakim kraju, bo najlepiej zarabiać w euro, wydawać w Polsce, ale zarabiając w Polsce, no wydając w euro, to już masz biedę, tak? Tak. Ale powiedzmy, żyjesz na tym samym poziomie, mieszkając w danym kraju, zarabiając. I to mniej więcej był ten sam poziom, można by było porównać właśnie tani dek do polskiego taniego deka, bo nasze polskie tanie deki to były prawie wszystkie. No nie licząc tych kilku Eumigów, które pod znakiem Unitry, że tak powiem, przemyśliliśmy, to teraz są mega drogie rzeczy. Wiedziałeś o tym, nie? Ja o tym wiem bardzo dobrze, z tego czasu prześledziłem to wszystko, tam ich chyba powstało coś koło 24 raptem i zastał stan wojenny i później tam ten państwa zachodnie, chyba była taka ustawa KOKOM, która zabraniała do Polski, został nałożony embargo i sprowadzania elektroniki, tak, no bo one były na podzespołach właśnie Eumiga, nie? Mhm. Więc tego co chyba kiedyś się doliczyłem, to 24 jest w Polsce wyprodukowano, no tak w cudzysłowie, bardziej złożono. Natomiast na żywo nigdy nie widziałem polskiego Eumiga, niestety. No. Ale ten tutaj następny magnetofon Technicsa jest bardzo ciekawy, bo to jest autorowy. Jak ktoś szuka wygody, to jak najbardziej do słuchania kaset. Nie każdy nagrywa. Tak. Głowica amorficzna, Dolby BC, RSB78R. Powiem ci, ten mi tutaj robił. Dobrze? To nie właśnie się zastanawiam. Direct Music Selection, więc tutaj miałeś jeszcze wyszukiwanie, powiedzmy, utworów albo programowanie. Ty sobie wybierałeś z tej strony 3, 7, 12 utwór, to co jest tutaj zaznaczone na zielono i przeskakiwało ci. To bardzo fajna funkcja, bo jeżeli masz na kasecie tak swoje jakieś tam ulubione utwory, no to możesz zaprogramować sobie jeszcze, jako że to jest magnetofon z autorewersem, dać w pętlę, no i... No, ten system miał skrót DMS, bo tutaj masz, widzisz, tu wybierasz sobie na środku, niestety zeskroluję, nie widać już, DMS skrót i albo programować sobie w jedną stronę, albo w drugą. Forward, tak, albo review. I po prostu... No po prostu fajna rzecz. Fajna rzecz z funkcją, której nie spotyka się za często, plus jeszcze no fluorescencyjny, jak to ładnie napisali, wyświetlacz z podtrzymaniem piku. Czyli ta kreseczka pojedyncza tutaj na końcu, to jest pick holder. No, balans, wyjście, no jak to dwugłowicowce i jeszcze była srebrna wersja. Oj, srebrne jest piękne. Oj tak, a zobacz po ile to chodzi. RSB78R. Okay. Może to jest jakieś cholernie drogie? Ile ciszy. Teraz muzyczka będzie grała w tle. Zaraz. Zaraz zbadam Grzegorz temat. No. DMS, Direct Music Search i tutaj pasmo podejrzewam, a nie. To dotyczy wyświetlacza tutaj od 40 do plus 18. I dobrze mówię? Tak. Wiesz co, zasadniczo tego sprzętu... Nie ma. Nie, wiesz co, jest i nie ma. Nie jest drogi. W Belgii za 200 euro. No tak myślałem właśnie, że to nie jest drogi, bo te autorewersy, no mimo wszystko nie są za bardzo poszukiwane, chyba że to jest seria na Kamiczki. Autorewersy mają na Trzegłowicach. Jest taki handlarz, słowo takie, pejoratywne. Handlowiec w Bułgarii. Ja widzę, że on ma kupę fajnego sprzętu, czasami mi wychodzi. 700 lewa bułgarskich, no to wychodzi jakieś 1500-1600 zł, nie? No dobrze, z ale tego, tam... Z tego, co się przyglądałem, on ma w porządnym stanie te sprzęty ma. No tutaj więc mamy... nie wiem, czy on sam serwisuje, czy jak. No tutaj mamy już model niższy,
49R, RSB49R. No, też przyzwoicie, no już jest, po prostu wkładamy, bo wtedy kasety się kupowało, tak? Z muzyką, nie tylko nagrywało, więc te urządzenia miały najbardziej rację bytu. No tutaj już bieda wersja, no bieda wersja, no wiadomo, jak to już wcześniej mówiliśmy, nie ma biedy wersji. Ale chyba bieda wersja, ale one się trafiają na naszym rodzimym portalu aukcyjnym TB28R. Tak, znaczy jako odtwarzacz jest fajny, tylko wiesz, szybciutko oni wprowadzili, no właśnie, dwukasetowce. To chciałem powiedzieć, jak już bym miał kupować z autorewersem, to bym sobie popatrzał na coś takiego. Bo po co mi tylko jeden, jak można mieć dwa? Jeszcze kopiarkę do tego. Bo ten jest przepiękny, co my tu mamy. Automatyczny wybór taśmy. Kopiowanie. Szybkie kopiowanie. Jak to w Technicsach? Tak, tutaj masz DBX tu. O! To jest ciekawe. Mogłeś DBX-a zamienić na Dolby. No to ciekawe. Bo tutaj to jest tutaj to napisane. DBX tu. Noise Reduction Out. Więc myślę, że chodzi o Dolby. Więc jednak jest coś ciekawego w tym. Tu mamy co? Licznik pionowy. A to... Aha! Wybór prędkości jeszcze do tego. Jak szybko kopiowałeś? Wychyl? No tak, DBX i Dolby. Więc trzy redukcje szumu. Niby nic, ale bardzo fajny magnetofon. Ciekawostka, a następny już. T80 z tymi nazwami to trochę pojechali. Tu masz B66W, tu masz RST80R. DBX i Dolby, również trzy systemy redukcji szumu. Ciekawe, czy mam tutaj taką samą funkcję, może będzie ją lepiej widać. Pojedyncza albo podwójna. No, prędkość kopiowania, ale co to jest? Non-DBX. Editing. Wiem, że było w DBX-ie. Z automatu być może. No to jest ciekawe, tu trzeba wam manuala tak naprawdę, Darku, do rączki wziąć, żeby... Tak, nie ma co tutaj się bawić w detektywa. Tak, idziemy dalej. Ktoś nie powiedział, że głupoty opowiadamy. No i tak ktoś powie, no sam bym powiedział, że własną rękę. Ale robimy to z przyjemności i z pasji. Więc czasami głupoty trzeba wybaczyć. No dobra, no tutaj już mamy też trzy systemy redukcji szumów, ale raczej bez fajerwerku. No ten akurat tak średnio mi się podoba, szczerze mówiąc. Dwa tutaj jak najbardziej. No i znowu linia pokryła. I tu mamy już dwa systemy redukcji szumów. Nie będziemy się tu rozwodzić. T22. Nadal dwa systemy redukcji szumów. Tu myślę, że żadnego nie będzie. No, wykrakałem. Nie, jest Dolby B. Tu już jest jeden system redukcji szumów. Tak, jest Dolby B. Po prostu wybór taśmy automatyczny. Nie ma podświetlania kieszeni. Żarówki drogie. Tutaj te pierwsze dwa mają, więc... Znaczy przynajmniej ten tutaj, T80R ma podświetlanie. No są fajne, jeszcze tak patrząc na wszystkie... Tutaj to jeszcze ten wskaźniki funkcji na kieszeni, nie? Rewersy, tak, tutaj masz wybór taśmy. Dokładnie. To sobie tak ładnie pomyśleli. O, wzmacniacze, no tutaj już będzie tłumaczenie klasy AA, jak działa. Jak AB, tylko po prostu no, inaczej troszeczkę. Zniekształcenia. I teraz tak. To jest pewnie drogie jak cholera. Jak węgiel bym powiedział. Waży podobnie. 2x180W przy 8 ohm. I zniekształcenia 0,0007%. O dziwo napisali, że przy pełnym paśmie od 20 Hz do 20 000, bo niektórzy producenci owszem pisali te zniekształcenia 0,0007, ale tylko na przykład przy 1 kHz, czego już zapomnieli, o czym zapominali wspomnieć. Uwaga tego cholerstwa, no typowy technik z końców na mocy, tak? Wielkie wychyły, parę przycisków, parę diodek, nic więcej nie trzeba.
wysterowanie do 300 w piku pewnie tyle ma. O wadze się niestety nie dowiemy nic, bo chyba nie ma tego parametru. Tutaj nie ma, nie ma. Zejdźmy na ziemię. Tamtego nie będziemy sprawdzać nawet tamtego ceny, bo będzie pewnie podrażająca. Już mamy takiego klasyka de facto. Ten pewnie też wszedł w tej linii. Zresztą jest wzmacniacz, tak? Nie, przedwzmacniacz. Widzisz. Chyba nie. Tu jest ciekawe, to jest przedwzmacniacz. Siri Digital. Na pewno mam wejście optyczne. Haucer AV TV AV2, dodatkowe wejścia. No tutaj masz pewnie jeszcze wejście jakieś dodatkowe do tape albo do innego źródła. No jak jest pod telewizor, tak, no to już takie, wiesz, no. Prekursor kina domowego. No ale zobaczyli do wejść, tak, czyli cyfrowe, tak, tape 1, tape 2, tape 3, AV1, AV2. Więc de facto tu masz cały selektor w tym preampie. Coś takiego na pewno byłoby łakomym kąskiem jako sam selektor. Tutaj masz filtry, opisanie częstotliwości bardzo ładnie, 7 kHz, 20 Hz. Soniczny, balans, fono. Okej, Darku. Powiedz mi jedno, kolego. Chcesz znać cenę? Nie. A zaraz można sprawdzić, tylko powiedz mi, gdzie tu jest regulacja tonów? Bo ja mam okulary, ale chyba oślepłem. Nie ma. Ciekawy preamp, no, prawda? Chyba nie ma. No nie ma. Ale musieli być Kubani pewni siebie. No nie ma. Ani po lewej, no tak, prawej tak, nie ma gałeczek. Nie ma. Balans. Bo tutaj ewentualnie jeszcze jakieś tam Polo Selection, ale żeby była gałeczka jakaś? No nie, nie ma. Pozbawili nas tej przyjemności, niestety, ja kończę. Wiesz co, bo nad czym ja myślę? Ja miałem kiedyś takiego właśnie Amplituner, coś podobnego do tego Technicsa, miałem Pioniera i tam też nie było regulacji, Grzesiek, tonów, jeśli dobrze pamiętam. Ale korektor można podłączyć zawsze. No można podłączyć korektor, tak, ale tam było co innego, tam były programy. I tam po prostu sobie wciskałeś program, na wyświetlaczu ci wyskakiwał i tam na przykład były tony niskie, tony wysokie, ale on to już robił z automatu, tak? Nie mogłeś tym regulować, tylko po prostu to już było, no, to program jakiś. No, ale pytanie, czy to ma sens mikroprocesor po prostu? Aha, taki nowszy po prostu. Nie wiem, czy to ma sens. Tak było, tak? No tak, tak. Autor tak. Tak, ale to mówimy już o 90 latach raczej. Tak, od 90. Tak. No tutaj mamy mniejszą końcówkę, ale też ma 180 W na kanał. Przy 8 ohmach. Ohm. Zniekształcenie już tutaj mają niższe, ale już nie podają, że w pełnym zakresie częstotliwości. To jest bardzo ciekawe. No to są drogie rzeczy. Tutaj myślę, że jak ktoś będzie chciał poszukać, to znajdzie. O, tu masz prezmacjarz, ale już z gałeczkami. Za tak. Szybką, gustowną. Wysokie, czy tam basy, wysokie i super wysokie. No to już tutaj na bogato, tam nam obcięli, tutaj dodali. Balans, selektor wejść, filtr, standardowy wzmacniacz integrowany, powiedzmy z przedwzmacniaczem, tylko bez wzmacniacza. Uff. No, okej. Okay. Ładne rzeczy. Czyli to są zestawy, czyli jak już miałeś kasę na to i na to, to byłeś tak zajebiście bogaty, że no nie bawiłeś się w coś takiego jak regulacja, bo było cię stać na to, żeby nie regulować. Dokładnie. Tutaj mamy już zintegrowany stereo przedwzmacniacz, czy tam wzmacniacz stereofoniczny. No tutaj, no w Technicsie, jak to w latach 80., no co tutaj można powiedzieć ciekawego. CD Direct u góry, tutaj. Tape 3, czyli mamy 3 tape'y. Wyciszenie, muting, loudness. Ono selektor MMMC, selektor źródeł, już taki biedniejszy, wybór z której na którą kopiujemy, regulacje i filtry. W zasadzie jak to Technics, nie będę mówił, bo miałem Technicsa takie 78 roku, to też, no głównie tam chodził o basy w tym wzmacniaczu. O 65, klasa AA. Tutaj masz na środku jeszcze jakieś diody pokazujące kontroler napięcia plus
nasilania, nie wiem dokładnie o co tu chodzi, ale nie jestem w stanie doczytać. Cool, no ja też. Drive. Ja tym bardziej. Dokładnie. Basy wysokie, ale masz fon kontrolny chyba tutaj jest. Fon kontrolny, tak. Więc to jest bardzo fajne. Tu mnie zaskoczyło. SUV65, że coś takiego ma, żeby sobie jakiś ton puścić, może tutaj napisali 2x35W, 135W przy 4Hom, to jeszcze troszeczkę tych wzmacniaczy przed nami, Darku, skoro mam przy czymś takim 135W, a na pewno dojdziemy do 35W. No tutaj już jest też ton kontrolny, można sobie puścić, więc bardzo fajnie. V55A. No i wracając do tego wzmacniacza, no mam kiepskie, osobiście stroję się kogoś mieścików takich słów obraża, ale no dźwiękowo to nie urywało. Niestety, moje prywatne zdanie. Tutaj może będzie lepiej. Sam jestem ciekaw. Ale to dopiero się powiem przy tym 100-watowym wzmacniaczu, jeśli w moje rączki trafi. Jedziemy w dół, tak? Ja powiem ci, te 70 lata były takie bardziej ciekawe. No, to już jakieś mówiłem, że lata 70. Chyba lata 70. to był taki złoty okres. Szczyt tego vintage'u, nie? Tak, o, złoty okres. Tak. Złoty okres, tak. W sumie normalnie, możemy pogadać o herbacie. Kawę mam zimną. Direct, contour, tape, tone control, więc standard. Ach, widzisz, znowu, za słaba ta kawa była. Tone control, czyli po prostu wyłączanie wszystkich regulacji, które tutaj popełniłeś. I słuchałeś na czysto. Tak, jechałeś na czysto, bez niczego, nie musiałeś gałek, tylko sobie elegancko naciskałeś, więc tutaj to też jest. Tutaj gdzieś był tą control. Jest. Tą control. A w tym poniżej. O, tą control. Myślałem, że... No bo wiesz, były takie na przykład tunery, nawet Umiga miał w rękach tuner, który miał tą control, ale to był tą kontrolny, tak? Do nagrywania. Ja rozumiem. Całkiem co innego. Tak. Moja wina. SU700. No to fajny, bo kompaktowy. Lata 80, tak. To nie miało być duże aż tak bardzo. Power, safety, już tylko diody. Wysokie, niskie. Tutaj się nie obawiono w jakąś finezję. W tym drugim przezmocnaczu to były super wysokie. SU500, no to dojdziemy do tych 50... Nie, 500 W. Obawiam się, że czeka na też się strona z tunerami. No tutaj to chyba sobie podarujemy i zobaczymy ten najmocniejszy model. To się zrobi długi, nudny odcinek. Programator 39 stacji. Scan level. Albo poziom, albo decybele. Ciekawe, o co tu chodzi. AM/FM. Ciekawe. I to jest najwyższy model, tak? To jest najwyższy model, tak. Bo to ja mam jakiś tuner Technicsa, ale wygląda ładniej. Mam jeszcze go z gałeczką, to chyba starszy model. To pozostały, o, ten tutaj, to jest podejrzany tuner do tego zestawu drugiego topowego. Tak, z tą szybką na dole. Czyli widzisz? Ten był do tego pierwszego topowego, nawet bym powiedział, żeby było śmieszniej. No ten wygląda dużo lepiej. Ale tuner, programator stacji, możemy się przyjrzeć, jak to wygląda od lewej do prawej. Jest ładnie, ta szybka robi robotę. Tak. Audio Computer Systems. System. FM, AM. ST, G6T. To już po prostu chyba tak, po prostu tak przyjrzymy się. No, żeby nas proforma nie wywalił, tak? Tak, bo za długo by to trwało. ST500 chyba jest najniższym modelem, programator nadal mamy. FMAM. Wyszukiwanej stacji. No myślę, że część podzespołów tych urządzenia, bo może te typowe jakieś tam złote kondensatory, inne cuda są. Tu już jest ładniej. O, korektory. Proszę tak, bardzo. Tu już jest ładniej. Kolumny nam zostały zapewne, więc też chyba przyspieszymy tempo po prostu. 12-zakresowy, na dotyku wszystko tutaj jest, pięknie, ładnie. To chyba też Roman na audiocylu pokazywał. Plus minus 12 decybeli, więc tak przyzwoicie, no.
poszukiwany model i drogi już podejrzewam teraz, nawet bardziej niż drogi. No i ciekawe, czy ten mikrofon jest przeznaczony właśnie do jakiegoś automatycznego ustawiania poziomu w tym korektorze? Czy po prostu mikrofon? Ciekawe, nie? No właśnie, się tak zastanawiam, tak? Bo niektóre sprzęty miały też tak, że były dedykowane, wiesz, mikrofony do, żeby sobie fajnie głośniki je ustawić, nie? W pokoju. No być może tutaj właśnie po to jest i ten korektor właśnie był już jako regulacja de facto do tego, tej końcówki mocy i przez wzmacniacza. Nie bawiłeś się w regulację na preampie, tylko kupowałeś taki korektor za kolejny worek pieniędzy. Tutaj on ci już powiedzmy ustawiał wszystko, tak? Tak. No tutaj miał się jazz, rock, wokal, room. O, i znowu nieczytelne. Ale być może właśnie do pomieszczenia ustawienia. Ciekawe. Plus jeszcze programator ustawił taki standardowy 1, 2, 3, 4, 5. A też tutaj do ósemki też są. Memory Ec Plus, więc korektor z pamięcią. No, jest Auto EQ. Więc mikrofon. Ciekawe, czy ktoś w Polsce ma ten mikrofon z tym korektorem. No tu się miło zaskoczyłem. No, następny to jest już złowy po prostu, bo pewnie też około 2000 kosztuje ten korektor. SK8055. No, tu już mamy tradycyjny na suwaczkach. Też plus minus 12 dB, to nawet na zdjęciu widać. Od 25 do 18 kHz, tak? To korektory mamy do 16 standardowo. Tutaj piki, no to jest akurat wygodne, bo można sobie podbić te częstotliwości czy wyrównać, ale to nigdy nie będzie równo, chyba że pusimy sobie ten test testowy, jakiś różowy szum czy tam inny. 8046 wersja mniejsza, ale nadal dotyk, tak? Tak, tak. I nadal programowanie ustawień, więc bardzo fajnie. Tutaj masz wyświetlacz, które ustawienie jest aktualnie użyte. No tutaj już taki, myślę, osiągalny przez nas śmiertelników korektor SH8044. Ten już jest standardowo do 16 kHz wysterowany. Piękny wyświetlacz i myślę, że nie robi dziury w kieszeni. To teraz tak, tam były korektory, to tutaj mamy, o kurczę. No właśnie. No. Ten jest chyba najbiedniejszy, on de facto przypomina naszą Diorę poczciwą, jeszcze z tym z tutaj rysunkiem schematycznym, prawda? Tak. Bardzo przypomina Diorę, to jest SH8028. Chciał, czy by pasował do Diory. No tutaj z drugiej strony odchył w drugą stronę, bo tutaj mamy też chyba jakiś mikrofon pomiarowy. A na audio, znaczy miernik częstotliwości, więc za pomocą czegoś takiego profesjonalnego urządzenia, chyba to kiedyś widziałem i chyba żałuję, że nie kupiłem, to było na baterię nawet, mogłeś sobie daną częstotliwość, po prostu puszczaj sobie jakiś tam sygnał testowy i tutaj na tym wyświetlaczu pokazywało ci na przykład, że jest takie i takie, tak? W tym miejscu, gdzie ty słuchasz. Czy to nawet miało generowanie tych częstotliwości, przepraszam, to pokrętło. Wybierałeś na przykład 25 Hz i sprawdzałeś, czy pomiar na przykład odpowiada tobie, czy jest, nie wiem, 0 czy plus 3. Zmieniałeś częstotliwość? 0 plus 3 i wtedy sobie na korektorze, no może nie na takim, bo to są naprawdę bydlaki, daną częstotliwość podbijałeś tak długo, aż pokazało tutaj ten sam wynik, co poprzedni. W ten sposób sobie ustawiałeś po prostu idealnie równiutki poziom dla danej częstotliwości w miejscu, w którym słuchasz. I to miało sens. I myślę, że te korektory, one właśnie w tych topowych zestawach, one zastępowały właśnie gałkologię jakąkolwiek, bo to miał być pro, tak? To miał być jak cholerny bank lusenek, Ferrari wśród samochodów. I no topowe rzeczy, no powiem ci, robią tutaj robotę. Amplitunery, no tutaj chyba też tylko pokażemy, myślę. Tutaj za bardzo nawet się nie przejmowano w tym katalogu hi-fi amplitunerami, ale znowuż. Nie. No, trochę tak przypomina nasze polskie, znaczy bardzo trochę, bardzo umownie trochę. Paumeterek taki dość prosty. Lewy, prawy kanał i to wszystko, tak? Programator stacji. Też tak jakby Diora nasza trochę zżynała od Technicsa. Aż dziwne to, że to mówię. Ale tak pobieżnie, tak mówię. To wiadomo, skala inna, cyfrowo i tak dalej. Ale ogólnie jest fajnie.
już jest mniej fajnie, 2 razy 35 W, więc no, doszliśmy do tych 35 W na kanał. To woli voltamperów chyba, nie? I głośniki. Boże, długi odcinek będzie, myślę. Głośniki. Tu masz ładnie pokazane. Dlaczego płaska membrana jest lepsza? To tu masz pokazane to na zasadzie głośników koaksjalnych, które są pierwsze, za chwilę będą. Tu masz, powiedzmy, schematik umieszczenia właśnie głośnika wysokotonowego wewnątrz niskotonowego, na jakiejś śrubie tutaj nawet bym powiedział. A tutaj właśnie masz płaską membranę, jaką ma zaletę, że ta fala nie jest zwichrowana. Nie ma zniekształceń. Jest płaska, jest dobrze, tak? Tutaj masz jeszcze ten system Bass Reflex zapewne. Myślę, że tak. Bass Reflex. Taki tunel w sumie bym powiedział. Ale to już myślę, jak ktoś sobie spauzuje ten fragment tutaj tak ładnie wyświetla, jak ma monitor, to myślę, że spokojnie zdaje z niemiecki, w przeciwieństwie do nas sobie doczyta. A tu mam już gotowca, tak? SBRX50. 24 cm na basie, 2,8 cm wysokotonowy. Co tu jeszcze można by było? 80-watowa kolumna i pasuje do telewizora. Super. I to jest bardzo ładne. To jest bardzo ładne. Mhm. Lubię kanty, telewizor fajny, kanciasty taki. Miał nie być o telewizorach, ale telewizor mi się podoba. Ja jednak się trafił, tak? No ale no, myślę, że to są dość drogie zabawki. Jakby się udało to kupić, to bardzo chętnie bym się na nie rzucił. Powiem ci, do tych koaksjalnych to mam strasznego pecha. No wiem. Mam Kenwoody wysoki do naprawy. Mam Kefy wysoki w sumie chyba na tą chwilę nie do naprawy. Mam Tanoje wysoki w naprawie. I tak, to można wyliczać. Tutaj mamy to samo, tylko mniejsze. 60 W na kanał. Myślę, że wymiary membrany będą te same. No bo po prostu nie napisali, jakiej wielkości jest ta membrana. No to już klasycznie, tak trochę jak na Techniksa, mamy trochę, nie wiem co mi dobrze wiadomo. No w sumie Techniksa mógłbym powiedzieć, ale to są, mówiąc brzydko, zwykłe kolumny, tak? Trójdrożne. 20-centymetrowy bas, 2,5 cm wysoki. No, wyglądają jak jakieś tą silę, no i tyle. Nie, to ty powiedziałeś, a mnie goniłeś, ale tutaj membrana, zobacz, jest taka karbonowa jakaś. Taka, o, nie do końca tą silę. SBC 350 i 250 modele. No. Znaczy te Kingsy, powiem ci tak, z tymi modelami nie miałem nic do czynienia, ale bardziej ze starszymi modelami z tej serii. Znaczy z tej serii, dużo powiedziane. SBM1, M2 to raczej drogie zabaweczki są tutaj. 130 W kolumna ta ma W 150, 25 Hz. Do 38 tysięcy. Cholera, do 38 tysięcy Hz iść głośnikiem, ale to zawsze się znajdzie ktoś, kto czy lepiej się roznoszą. 94 dB. Z wata, więc bardzo ładnie. Zawsze mogą nietoperze przylecieć i podsłuchać sobie tego. Nie? No, ewentualnie taki. I powiedz mi tak, ta kolumienka jest na basie 38 cm. Co ty mówisz? Nie widać. Widzisz, to jest właśnie. To jest właśnie to, o czym wiele razy mówimy. Coś kupujemy, tak? Czy ty, czy ja myślimy, a maleństwo, później przychodzi paczka. Cholera jasna, gdzie to postawić. No, to zgadza się. No, ja bym powiedział, że to jest mała kolumna na 20 basie, bo tutaj nalikane tego wszystkiego. A tutaj proszę, 38, on mógł napisać, ile to waży, bo waży pewnie cholerę. No dalej już mamy mniejsze iteracje tych głośników. Nie widać niestety, jak ładne są te wysokotonowe tutaj, ale jak widzisz, wszędzie tutaj praktycznie w tej takiej serii są membrany płaskie. Natomiast teraz tak, co tutaj jeszcze takiego jest ciekawszego? X100, no te są ładniutkie. Tutaj masz co? 18 cm na basie. X210. To chyba miałem. Fajnie to gra. F1, F2. To są kolumny, które uwielbiam tą serię. Bardzo fajnie gra. To są małe monitory.
masz 14 na basie lub 12 w mniejszych. Małe, ciężkie kolumienki. A to przyznam się szczerze, nie wiem co to jest. Są koaksjalne, SBR 200. Ale czy to są naścienne, czy jakieś inne? Od 55 Hz, więc bardzo ładne pasmo w sumie. Ale są tchyłami do 16 dB, czyli wiesz, sobie panowie pomierzyli, kolumna idzie od 55 Hz do 30 tysięcy, ale gdzieś tam jest 16 kHz, 16 dB mniej, czyli jest 5 razy ciszej. Czyli prawdopodobnie to 55 Hz jest, ale jest przy minus 16 dB, więc nie słyszysz, ewentualnie możesz to zmierzyć. Czymś, co mam wskazówkę odchyloną do minus 15 dB. Powiedzmy z tych 16, żeby pokazać ci, że jest aż tak bardzo źle. A tu już mam takie, no te przypominam bardzo Yamahy. Ale to chyba były tańsze, bo trzy rzędu. 36,50, 36,30 i 36,10. Ale też mam wąsane. Tutaj fajnie zrobili ten papierowe głośniki to są w sumie. No tak. No tak. Wysokie średnie tony. Teraz widać. Tak. No tutaj nawet nie widać, pewnie maskownicę na stałe. No i tutaj zobacz, herce 42, 48, 50. Niby 2 herce, tylko różnicy, czy tam 6, no powiedzmy tutaj. 25, tak, 20. No, dla każdego coś minęło. A tu w zestawy trafiliśmy jeszcze, tak? Czy to mieliśmy? Nie, tego nie mieliśmy tak wcześniej. Wiesz co, Grzesiek, mieliśmy to przecież osobno, Grzegorz, mój ty drogi kolego. Nie, nie mieliśmy tego korektora. A, mieliśmy. Nie, w tym katalogu mieliśmy. Tego ale tego też nie. Też mieli. To jest ten mały Sidik. To jest ten mały Sidik. Aha, dobra, no to ten tego mały. 33,5 czy coś takiego. Kolumny są te SBF 8. One często się pojawiają. Te kolumny akurat na rynku, w którym. O. Robili w pustej sali chyba. Albo kogoś w domu. Odbija się coś. Po półce. Komoda, drzwi, nie? Znaczy szafa no, jakaś taka duża, no. Dokładnie, ale puściutko. U fotografa. Mm. No cóż to. To też nie są jakieś horrendalnie drogie zestawy, myślę. Tuner, ale no, dla każdego coś miłego. Korektor. CD już mieliśmy. I naprawdę dek typowo do odtwarzania, czyli bez wychyłów, panie. Kup pan kasetę i jedź dalej. No bo to jest małe, tak jak mówię, 33 czy, albo 36 cm, już nie pamiętam jakie to było, coś takiego, proszę będzie napisane. Nie wiem, tutaj przeglądam po parametrach samych. No dobra, myślę, że każdy sobie tutaj przeczyta, pauzę wrzuci, będzie dobrze. No nie widzę wymiarów, no ale to właśnie dobra. To jest w tych katalogach. A tutaj mamy to wyłożone kawałek. Tutaj dopiero jest osobno, 36 cm, no. Dokładnie. No to tutaj myślę, że nie będziemy się rozpływać. No tutaj jest fajny ten wyświetlacz de facto pokazujący jak głośno słuchamy. To jest akurat fajne. Reszta jest standardowa, klasa AA. SLK PJ43, no właśnie nie wiem czy on był tam. Drugi raz by robili to samo, robiliby to samo. Chociaż niekoniecznie, bo zobacz, masz dwa CD wymienione do wyboru znowuż. Zwracasz się też albo 80, albo 60. Z wyglądu niewielka różnica. Gramofony albo linearne, albo zwykły. Tuner tylko jeden, kaseta jedna do wyboru. RSX 888, więc kasety na pewno nie mieliśmy. Aha, jeszcze jest RSX 866, czyli w zasadzie na pierwszy rzut oka prawie to samo, nawet ta chyba ma więcej jakichś przycisków funkcji, tak mi się wydaje. To masz dodatkowe pod kasetą kieszenią B, ale dlaczego? Dolby BC, no i tyle się dowiedzieliśmy. No i 20-centymetrowe lub 16-centymetrowe kolumny. Mówimy o głośniku basowym oczywiście. Dzisiaj będzie długi odcinek. No. Bardzo długi, więc przyspieszamy tempa w tym momencie. No cóż, tu mamy... Aha, to jest ten sam zestaw, po prostu na poprzedniej stronie nam się trafiło coś takiego. Darku, ten jest inny troszeczkę, tu masz jakiś inny wskaźnik jeszcze tutaj na wzmacniaczu, myślę. To czerwone to jest głośność. Ja powiem ci tak, jakbym był nastolatkiem, to bardzo chętnie bym to kupił. Mimo wszystko robi robotę. To mnie zawsze bawiło takie sztuczne powiększenie, na przykład
wielkości membrany tutaj po lewej. Tą taką nakładką. Takie jakby optyczne, prawda? Tak, no. Dokładnie, głośniczek jest mały, ale z maskownicą to już wygląda na duże. Tutaj chyba dodali właśnie SHE70 lub SLPJ44 CD masz jeszcze wyszczególnione. No to żeśmy mieli ten CD na poprzedniej stronie i tam. No, tak, dokładnie, więc idziemy dalej. Tu jest już trochę biedniej wskaźnik, już tylko diodowy na wzmacniaczu, ale nadal segmentowy zestaw, więc to się chwali. Tutaj korektor miał jakąś opcję właśnie, tego nie mieliśmy, E50, SHE50, SLPJ22, więc tu jest dość ciekawie. X800, no to już jest chyba dykta, już trafiliśmy na dyktę, prawda? Chyba tak, tak, to chyba tak. No, więc tutaj jest OK. X800 2x25W, integra pełna. No, to już jest dykta. Chociaż i tak miałby w 88 roku w Polsce wartość niesamowitą. Tutaj mamy już szafy zaprezentowane. Też znowu jakieś inne cholerstwo, to też jest dykta. Chociaż nie, widzisz, są wyszczególnione. SUZ990. To masz, Grześku, te, co żeśmy wcześniej widzieli. Tu masz ten ampli tunerek, tu masz magnetofon. To nie, tu jest tuner i wzmacniacz. To nie jest ampli tuner? Nie. Tego wzmacniacza wcześniej nie mieliśmy. A no to nie. Mhm. Moja wina. Dokładnie. Wzrok już nie ten. To jest chyba ten zestaw mini. No i basiki 25 tutaj nam królują. Ładnie, ładnie tutaj jest. SLP 11 CD, którego tutaj nie mamy niestety w tym zestawie, czyli była opcja do kupienia takiego CD. Ojej, a tu jest ślicznie, zakochałem się właśnie. Myślałem, że miałem ochotę przed chwilą powiedzieć, że w tym katalogu nie będzie nic, co ja bym chciał, że tak powiem, mieć. Oprócz tego korektora z mikrofonem, ewentualnie tego urządzenia do pomiaru. Ale SAR100. Jest coś takiego? Sprawdź to. Technics SA-R100. No. No. Co to płaski takiego? Płaski właśnie. Płaski, no, tak cholerstwo na ścianę, jak tankolusen. Wyjąłeś mi to z ust. Piękne. No to jest piękne, powiem ci. Tak. Te głośniczki, które wcześniej zastanawialiśmy się, po co są, to są koaksjalne głośniki jeszcze do tego płaskie. No i powiem ci, że tego nie widziałem nigdy. Pierwszy raz to widzę. Ja tak samo. Więc bardzo, bardzo miło zaskoczony tym ustrojstwem. Będę go szukał. SAR100. Nie, polecam. Może akurat mi się uda to kupić. SA007. To jest mikro hi-fi komponent. Nawet nie mini, tylko mikro. Ojej, dobra. I to są lata 80. Odkorkowana flaszka i zestaw mikro Technicsa. Robi wrażenie, powiem ci. Wychyły, chciał mi się. I to ja nie jestem fanem mikro, ale to mi się, nie się to podoba. Jest rewelacyjne, tu masz kasetę tak. Do góry jeszcze. Tak, masz kasetę deka. Samochodową. Znaczy nie wiem, czy to jest w całości urządzenie jednak. Nawet gdyby było w całości, nadal nie się ale podoba. Ale to jest Component Systems, ale no, hi-fi komponent. 18 cm szerokości DBX zbudowany, 2x28W, czymś takim. No przecudowna rzecz. Nie, to jest osobne, Krzyśku, zobacz. To osobne? Jest, mi się wydaje, to jest osobne, chyba tak, chyba osobne. A no tak, łączniki sieciowe są osobne, poza tutaj kasetą, ale myślę... Aha, no tak, kaseta jest jakby dwusegmentowa. Już nie szło tego zmniejszyć. Góra jest wyświetlacz plus mechanizm, na dole masz funkcję dopiero wyboru, więc tutaj masz jeden podwójny segment kasetowy, tuner, powiedzmy też może dwuczęściowy i końcówka mocy, więc de facto tutaj mamy do czynienia chyba z trzema elementami, tylko nie tuner z preampem, no i końcówka mocy, czyli trzy elementy. To jest czterema elementami, trzy, Grześku, trzy. Cztery, przepraszam, cztery. Dobrze mówię? Nie wiem. Końcówka mocy, przedwzmacniacz, tuner i magnetofon. No dobrze, no to niech będzie cztery. Tak, cztery. Okej. Okay. Okej, okay, ale jest super. Te dwie rzeczy zrobiłem mi ten katalog. Tutaj już chyba sobie odpuściłem timerki Technicsa. Funkcję wiadomo, jaką spełnia, czyli
albo nas budzi, albo nie budzi, albo budzi kasetę, albo usypia kasetę, co kto woli, i pokazuje godzinę. No tutaj nie będę się zachwycał nad tym. Słuchawki też raczej z tych tańszych. Takie walkmanowe? Tak, dokładnie. Raczej kompaktowe, ale też no, mimo wszystko przyjemne dla ucha. Kasety pewnie poszukiwane były, te mixy. Metalowa. Druga metalowa chyba MX. XA to będzie chromówka, XT, LN to będzie chromówka, LN będzie żelazówka, czy ten typ pierwszy. Kładeczki, no to tutaj jest na pewno niektóre z nich potrafią kosztować. Patrzymy dalej. Mikrofony, no to już sobie naprawdę podarujemy, ok? Na ten temat nie mam bladego pojęcia. Tutaj mamy, zestawienie urządzeń, chyba jakieś linie, czyli CD, gramofon, czyli tu mamy od najtańszych zestawów, tak, po tutaj najdroższe. Tak, dokładnie. Kaseciaki. Tutaj chyba poziomo może sobie ustawiać, tak? Poziomo, zgadza się. Wyszczególnione. Tak, jakby to można było ustawić. Ciekawie, dobrze, ale my już tym się zajmiemy. Szafki Technicsa. Też bym chętnie trafił na którąś z nich. Przez logo Technicsa chyba to był szał. No i tutaj już naprawdę chyba zrobimy to na szybko, Darku, bo za długo. Za długo dzisiaj. Rzuciliśmy się na za duży... Nie. Jeszcze to zrobimy. To co mamy? SLP. Ja nie będę pauzował. No i będzie sobie pauzował, jeśli będzie chciał. Tu mamy co? Odtwarzacze CD, no to wszystkie szły od 2 Hz do 20 tysięcy, to nie ma szału. Gramofony też proponuję wrzucić pauzę, sobie można porównać. Więcej gramofonów, jeszcze troszeczkę gramofonów. Jeszcze tylko kasety zobaczymy, bo tutaj gramofony nadal. Jeszcze trochę gramofonów. Kasetowce, no to zobaczymy sobie setkę, jakie ma parametry. No, powiem ci, jest ładnie. Na normalnej kasecie, według normy DIN, od 20 Hz do 20 tysięcy. Na normalnej kasecie. Parametry ma wyższe od RSB 905. Ciekawostka, nie? Tak. No to nie przez przypadek, no jest to poszukiwane dokładnie. No 20 tysięcy. Jest droższy nadal od 905. Dużo droższy. Ale tutaj, no, jest jednak wyższy model. Drugi w kolejności, ale z wyższym modelem. Jest drugi w kolejności, tylko wiesz, że się, no, po prostu montując ten katalog w tamtych czasach, oni nie zdawali sobie sprawy, że już chyba z niczym wyżej, jeśli chodzi o magnetofon, ewentualnie to nie wskoczą. SLJ to był co? Bo już teraz zaczynam gubić. Chyba głośniki. Różnica 30, chyba że gramofony. No chyba gramofony, przepraszam. Nadal kasyciaki, tak. Tu mamy te z autorewersem. No 16, no to tak 15 nawet, dobra. Nie ma czym się podniecać. Bo to jest pewnie poziomo też, jeśli spojrzeliśmy po prostu na ten katalog, czyli tutaj mamy jeszcze gramofony SL, J3, J2 i tak dalej. Górny rząd. Tutaj środkowy mamy gramofony, tu się zaczynają kasyciaki od tych. Przechodzimy na stronę tutaj. I później znowu w prawo, taki dziwny sposób prowadzenia, ale widać, że ten najprostszy to w sumie też do 15 kHz, no, tyle co kaseta normalna wyciągała. Przepraszam, jeszcze zbliżę tutaj, Darku, trochę chaosu wprowadzę, żeby każdy mógł sobie zobaczyć parametry tych mniejszych. Dobra, tutaj naprawdę już jedziemy tak. Wzmacniacze, tak, od 2 razy 150 W. Do 2 razy 50 W tutaj mamy. Najsłabsze były. Tutaj mamy tunerki, sobie pominiemy, aczkolwiek tutaj mam część A200. No, tu są te. Ładnie. 2 razy 260 W, 2 razy 180 W. Bo tu jest. Nie, 2 razy 180 W przy 8 ohmach wszystkie mają. Tunery to w ten sposób zrobimy. Pauzę sobie każdy zrobi. Tu mamy co?
SH to były... No, już chyba jesteśmy na końcu, bo już przestaję myśleć. S75, nie wiem czy... korektory SH, widzisz? To już za długi odcinek nam wybraliśmy. EPC to... To się mógł spodziewać. No powiem ci, ja się nie spodziewałem, że aż tak bardzo, tak powiem, wejdziemy no tutaj. U samych chyba ramiona, czy wkładki, no to masz od 5 do 120 kHz, no to to już mogli pisać co chcą. Ale parametry prześliczne. Są wkładki gramofonowe. Myślę, że każda z nich jest bardzo dobra. Z autorewersją to już też tak chyba powiedziałem w ten sposób. Tak, chociaż nie. Z tego nie mieliśmy. Airstone. Odbiorniki z kasetą. Mieliśmy je? Nie. Odbiornik z kasetą? Nie, nie mieliśmy w tym katalogu. Nie, dziwo. Nie. To są wyszczególnione. Tutaj mamy głośniczki. 30, 35, a 20 Hz chyba mało tutaj będzie. Słuchaweczki na dole. Proponuję na monitorze oglądać. Odbiorniki, receivery. Tak. Dobrze mówię. Mamy wzmacniacze z kasetą. Wzmacniacz SUX820. Wiesz co? To być może... Tak, i znowu już poprawka. To są te z tej serii tych tanich. Po prostu te elementy masz połączone już. Tu mamy znowu głośniki SB. No okej, bo myślałem, że ktoś kartki powyrywał. Nie, to były po prostu tam, co nie dawali opisu bezpośrednio przy tym za długiego. Śmieję się. Tak. Udało się. I koniec. Masakra, chyba pobiliśmy rekord długości. Troszkę nas masakrował ten technik. Tak, przyznaję się szczerze, ale no mimo, powiem ci, bo ja w pewnym momencie zwątpiłem, czy ja zobaczę coś, co mnie zainteresowało. Tak jeszcze dosłownie minuta, jak ktoś mnie trzymał, to podziw. Mnie zainteresowało mimo wszystko najbardziej, tak na szybciutko powiem, no te dwie rzeczy tutaj. SR100 i niby radyjka, niby zwykłe, ale no, tu bym się zastanawiał, które bardziej mi się podoba. Czy to po prawej, czy po lewej. Robiłbym błędnie, które w ciemno. Rozsądne pieniądze. Obie rzeczy są ciekawe. Obie rzeczy chyba są rzadkie, nawet mnie się wydaje. Natomiast no tego, no magnetofon flagowy Technicsa RSB... 101. Ty standardowo. Przytulił, tak. No to czyli ty setka. A ja coś takiego. Co ja mam duala starczy? Nie będę się rzucał. I tak jest kaseta z północnością. No to, Darku, teraz to już po prostu... Dziękuję za oglądanie, dziękuję Tobie za wspólnie spędzony czas. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Trzymajcie się, Ty też, Żarku. Dzięki raz jeszcze wielkie. Dziękuję, cześć. Do widzenia, do usłyszenia. Do usłyszenia, hej, hej.